ogrodzie marzeń już jesień. Niedzielny poranek 1 listopada. W ogrodzie można powiedzieć, że mam już coraz mniej pracy. No, nie licząc grabienia liści, bo tego jest teraz bardzo dużo. I być może założenia płaszczy ochronnych na rośliny, zwłaszcza róże. Ale z tym jeszcze poczekam. Dzisiaj niedziela. Odpoczywam, leniwie spaceruję po ogrodzie i mam zamiar nic nie robić, ale to chyba tak się nie da, ponieważ wczoraj wieczorem chciałam upiec bułeczki, ale włączyłam sobie film, który miał być komedią romantyczną i miał być jeden z najciekawszych z ostatnich czasów, a był tak nudny. Gra aktorska pozostawiała wiele do życzenia, nic mnie w tym filmie nie wciągnęło i zasnęłam. Zamiast upiec bułeczek obudziłam się, gdy kolejny film się włączył, jakieś okrzyki, szczelanina. I postanowiłam, że być może dzisiaj jednak te bułeczki upiekę, bo tak coś za mną chodzi, tak mnie coś nęci, że nie dam rady i upiekę bułeczki albo drożdżówki z serem, jeszcze sama nie wiem co. Chodź, Mimi kocie, chodź, chodź! Chodź, Mimi. Chodź. Chodź, Mimi. Chodź. Kotek zawsze jest ze mną. Jak wykonuje jakieś prace w ogrodzie, to jest ze mną. Jak spaceruje, to też jest ze mną. Zawsze mi towarzyszy. Jak piesek. Jak zawołam, to jest szybciej niż piesek.